Zaplanowana budowa ulicy Waryńskiego nie dojdzie do skutku. Na drodze stanął minister kultury i dziedzictwa narodowego. W 2010 roku został opracowany plan zagospodarowania przestrzennego ulicy Waryńskiego. Chodzi o odcinek między ulicą Kościuszki i ulicą Noniewicza. Plan ten został uchwalony po to, by usprawnić ruch na tej ulicy. Związane to było z budową serca Suwałk. Planowaliśmy, że przez tą budowę zwiększy się znacznie ruch i będą problemy z przejazdem przez tą ulicę. Plan zagospodarowania przewidywał, że kamienica przy ulicy Waryńskiego 6 zostanie wyburzona, natomiast zabytkowa kamienica znajdująca się w sąsiedztwie zostanie przesunięta w głąb działki. Dzięki temu uzyskalibyśmy prawie 20-metrową drogę, która by umożliwiła ruch dwukierunkowy od serca Suwałk do ulicy Noniewicza. Natomiast pozostały odcinek Noniewicza, czyli od serca Suwałk do ulicy Kościuszki, byłby to, tak jak dotychczas, ruch jednokierunkowy. Wykonane analizy wykazały, że zabytkowa kamienica jest w zbyt złym stanie, by ją przesunąć. Każda ingerencja budowlana w ten obiekt zabytkowy spowodowałaby jego zniszczenie, więc chcieliśmy wykreślić ten zabytek. Ewentualnie on zostałby odtworzony w podobnym wyglądzie, w podobnych parametrach, ale już w głębi działki. Niestety minister kultury i dziedzictwa narodowego nie udzielił pozwolenia, nie wykreślił go z rejestru zabytków, więc jak gdyby opracowanie wcześniejsze planu zagospodarowania jest bezprzedmiotowe. Miastu zatem nie pozostało nic innego, jak pogodzić się z decyzją ministra i zostawić ulicę Waryńskiego w obecnym stanie. Szkoda tylko, że wielu kierowców, szczególnie autobusów, nadal będzie musiało zmagać się ze zbyt wąską ulicą, a kamienica będzie straszyć dalej. Walczyli z komunistyczną okupacją, za swoją wierność płacili wolnością i życiem. Mowa o żołnierzach wyklętych. 1 marca obchodzimy Narodowy Dzień ich pamięci. Jest to święto obchodzone w Polsce od 3 lat. Uchwalił je parlament i ma upamiętniać żołnierzy, którzy walczyli o niepodległą Polskę od roku 1944 do 1963. Tych, którzy nie złożyli broni i przyświecali ideały wolności, niepodległości, oni właśnie walczyli. Najczęściej byli to żołnierze polskiego podziemia z okresu II wojny światowej, którzy teraz w sytuacji nowej opresji, nowego okupanta sowieckiego podjęli z nim walkę o niepodległość Polski. Mamy tysiące takich przykładów w całej Polsce, wiele tysięcy tych żołnierzy zostało zamordowanych. Tak naprawdę skalę represji poznajemy dopiero dzisiaj. Chociażby te najsłynniejsze w tej chwili wydobywanie zwłok zamordowanych żołnierzy wyklętych na Łączce, na cmentarzu powązkowskim, gdzie poprzez badania żmudne DNA dowiadujemy się, które zwłoki, które szczątki należą do którego z żołnierzy wyklętych. Znamy ich nazwiska, ale nie wiemy, gdzie byli pochowani. Wszystko dlatego, że starano się zatrzeć pamięć o nich, wyprzeć tę część historii ze świadomości Polaków. Według Jarosława Schabińskiego pozytywnym zjawiskiem jest wzrost zainteresowania młodzieży historią naszego kraju. Na pewno jest zainteresowanie, na pewno jest gotowość poznawania tej wiedzy i na pewno jest chęć taka, by czucia się, identyfikowania się z historią Polski. To jest to, co mnie bardzo cieszy. To jest to, co pozwala mi z taką optymizmem patrzeć na naszą przyszłość, bo jeżeli jest młode pokolenie, które czuje się zaangażowane w sprawy polskie, znaczy, że będzie dobrze. Widać to chociażby po ogromnej liczbie młodych ludzi biorących udział w uroczystościach patriotycznych. Klub historyczny Zaza już po raz trzeci zorganizował grę szkolną z wiedzy o żołnierzach wyklętych. Tutaj jest 60 osób, które brało udział w tej grze, 30, które ją organizowało i jeszcze kilkasetek, można powiedzieć, które to obserwowało, które widziało przygotowanie. Dzięki temu propagujemy tą wiedzę o żołnierzach wyklętych. Zdaniem pedagogów nauka przez zabawę jest najlepszym sposobem przyswajania wiedzy. Wzrost historycznej świadomości młodych ludzi widać przede wszystkim w ich zaangażowaniu w propagowanie polskiej historii, bo kim bylibyśmy bez niej? Zalew Arkadia to miejsce, gdzie podczas lata można spotkać najwięcej suwalczan. Sprawdzaliśmy, czy jest tam bezpiecznie.
Codziennie suwalscy policjanci patrolują tereny zalewu Arkadia. Podczas lata te kontrole są wzmożone, dlatego że w tym okresie przebywa tu zdecydowanie więcej ludzi. Tutaj znajduje się miejsce wyznaczone do kąpania. Poza tym miejscem obowiązuje zakaz kąpieli. Także wszystkie osoby, które naruszają ten zakaz i kąpią się w miejscach do tego niewyznaczonych, popełniają wykroczenie, za które policja bądź straż miejska może ukarać je mandatem karnym w wysokości do 250 zł. Przypominamy, że w miejscach publicznych nie można spożywać napojów alkoholowych. Można za to dostać mandat nawet do 500 zł. Jednak w tym roku suwalczanie korzystają z kąpieli wyjątkowo bezpiecznie. Korzystają bezpiecznie. Zdarzają się nam najczęściej przypadki takie, że przychodzą osoby pod wpływem alkoholu i z tym mamy właśnie problemy. Bo łamią regulamin, skakują do wody, wypływają nam poza kąpielisko, teren kąpieliska i tu zawsze mamy problemy. A jeśli chodzi o osoby korzystające z kąpielisko, to jest bezpiecznie i jest wszystko. Amatorzy zalewu Arkadia również nie narzekają na bezpieczeństwo. Tak, są ratownicy, można pływać, ratownicy zawsze uratują. A czy zdarzały Ci się takie sytuacje, kiedy widziałaś jakieś zagrożenie, coś niebezpiecznego, ktoś pijany przychodzi? Tak, raz tylko, ale wygodzili później ratownicy z kąpieliska. Za kąpiel pod wpływem alkoholu również można dostać mandat. Ponad 14,5 miliona złotych wydaje Suwalski Ratusz na oświatę. Wynika z raportu o stanie miasta za rok 2012. Stanowi to blisko 42% budżetu miasta. W minionym roku szkolnym mieliśmy 2126 przedszkolaków, ponad 4000 uczniów w podstawówkach i prawie 2300 gimnazjalistów. W szkołach ponadgimnazjalnych kształciło się prawie 4000 uczniów. Koszt utrzymania jednego przedszkolaka w ciągu roku wynosi około 8 tysięcy złotych. To o 1000 zł drożej niż licealisty. Najwięcej kosztuje miasto uczeń specjalnej podstawówki. To 31,5 tysiąca złotych rocznie. Sporo, bo blisko 1,5 miliona złotych wydajemy z miejskiej kasy na stypendia socjalne. W szkołach prowadzonych przez miasto uczy niemal 1300 nauczycieli. Każdy z nich ma pod opieką statystycznie 11 uczniów. Prawie 800 nauczycieli ma najwyższy tytuł zawodowy – nauczyciela dyplomowanego. Z jakim efektem pracują? O tym mogą powiedzieć wyniki egzaminów. I tak najlepsi szóstoklasiści opuszczają mury szkoły podstawowej nr 11, 10, 2 i 9. Ich wyniki są wyższe niż średnia krajowa i wojewódzka. Najsłabsze wyniki osiągają uczniowie podstawówek nr 4, 7 i 5. Wśród gimnazjalistów humaniści z gimnazjum nr 3 i 1 oraz umysły ścisłe z gimnazjum nr 5 to elita testów gimnazjalnych. Zdawalność matur wyniosła w roku ubiegłym 83,3%. I tu prym od lat wiodą uczniowie liceów ogólnokształcących. Wśród suwalskiej młodzieży w roku szkolnym 2012-2013 mieliśmy 38 laureatów konkursów przedmiotowych. Ze szkół ponadgimnazjalnych 12 uczniów uzyskało laureata Olimpiady Okręgowej, a troje dotarło do finału stopnia centralnego. Przez jednych wyczekiwany, przez innych znienawidzony. W tym roku 2, a nie 1 września rozpoczął się rok szkolny. Galowe stroje, nowe zeszyty i książki. To znak, że po 2 miesiącach laby czas wrócić do nauki. W suwalskich szkołach zabrzmiał dziś pierwszy dzwonek. No co roku jest bardzo ważny dzień, co roku dla nauczycieli, dla uczniów, dla dyrektora, dla całej szkoły. Po 2 miesiącach przygotowań budynku samego, remontach drobnych w szkole, w klasach, przygotowywaniu stajemy przed wyzwaniem, które jest istotą i misją naszej szkoły, czyli przed możliwością przywitania dzieci i ich uczenia. A dzieci do szkoły wracają chętnie i nie straszna im nauka, ani sprawdziany, czy też odrabianie pracy domowej. No, tęskniłam. A powiedz, za czym najbardziej tęskniłaś? Chyba za nauczycielami. Za czym najbardziej tęskniłeś? Książki, nauczyciele? Za kolegami. A nie przeszkadza Ci to, że to już koniec wakacji, już nie będzie grania w piłkę, tylko trzeba będzie wrócić do nauki? Nie za bardzo. Pierwszy dzień szkoły to emocjonujące wydarzenie nie tylko dla uczniów, ale i dla rodziców. To przede wszystkim dzień, który pamięta się przez całe życie. Pamiętam swój pierwszy dzień w szkole, pamiętam, z kim siedziałem,
Były ławki jeszcze takie ukośne, zielone, z kałamarzem w środku. Jak sobie porównuję ten swój pierwszy dzień do tego, co jest dzisiaj, to chyba czas na emeryturę. Pamiętam, też było mnóstwo wrażeń, mnóstwo emocji i takie wielkie podekscytowanie tutaj, ale myślę, że w dzisiejszych czasach dzieci są bardziej śmiałe, bardziej takie otwarte i że po prostu jakoś to jest inaczej, prawda? Ale niemniej jednak myślę, że emocje są na pewno. Rok szkolny rozpoczęło w Suwałkach prawie 13 tysięcy uczniów, z czego 806 to pierwszoklasiści. Suwalski Ratusz wprowadził nową formę promocji naszego miasta. To ramki na tablice rejestracyjne z hasłem Pogodne Suwałki oraz wizerunkiem Misia Uśmicha. Wydział Promocji za cel postawił sobie dotarcie do mieszkańców całej Polski. Pomysł jest taki, żeby to hasło wyjechało też z Suwałk. Z kierowcami to jest najlepsza okazja, żeby inni też zorientowali się, że samochody z rejestracją BS to są suwalskie samochody. To nie jest taki pomysł bardzo nowy, bo miasta już jeżdżą ze swoimi tablicami. Jak mówi Agnieszka Szyszko, w naszym mieście brakowało typowo suwalskich gadżetów samochodowych i trzeba było to zmienić. Kierowcy suwalscy są świetnym ambasadorem marki Pogodne Suwałki i okazało się, że są też chętni, którzy pytali o taki pomysł jak tablice rejestracyjne. My zrobiliśmy próbną taką partię 500 zestawów podwójnych tablic na przód i tył samochodu. One będą do odebrania dla każdego właściciela nowo rejestrowanego samochodu po raz pierwszy w Suwałkach albo nowego auta. W tym roku myślimy, że wystarczy taka ilość. Jeżeli będzie trzeba więcej, to tę liczbę zwiększymy w przyszłym roku, bo to jest dla chętnych. Dostanie to ten kierowca, który chce jeździć z tą tablicą. Wystarczy, że przy rejestracji auta jego właściciel zgłosi w Wydziale Komunikacji chęć jej posiadania. Wtedy przy odbiorze dokumentów taką tablicę otrzyma bezpłatnie. To też taki pomysł na to, że zgłaszają się do nas różne osoby, nie tylko suwalczanie, którzy promują Suwałki, jeżdżą w koszulkach Pogodnych Suwałk, drużyny rowerowe. Są maratończycy, którzy biegają z Pogodnymi Suwałkami na plecach. Ta grupa najlepiej organizuje się na Facebooku, na profilu Pogodne Suwałki. Jeżeli są takie prośby, to my bardzo chętnie przystajemy na to, bo wtedy te hasła żyją, Suwałki są nie tylko w mieście promowane, ale właśnie idą w Polskę i ta promocja jest robiona przez osoby, które chcą to robić. I to jest bardzo, bardzo fajna forma, skuteczna. Uważam, że to jest taka propozycja dla suwalczan. Jeżeli pomysł chwyci z tablicami, za rok na pewno wypuścimy większą liczbę. W tym roku ratusz ograniczył liczbę nowych tablic do 500 sztuk. Co roku w Suwałkach rejestruje się 1300 samochodów. Po Suwałkach jeździ 40 tysięcy zarejestrowanych samochodów. Są to bardzo duże liczby, więc chcieliśmy zobaczyć na początku, czy w ogóle są zainteresowani. Czy te tablice będą brali z Wydziału Komunikacji? Jeżeli tak, to za rok na pewno pomyślimy o tym, żeby trafiły one także do tych kierowców, którzy mają zarejestrowane samochody. Na razie to jest taka próbna seria, taki sondaż. Myślę, że zobaczymy, jak to wyjdzie pod koniec roku i na pewno będziemy mieli jakąś propozycję dla wszystkich. Póki co zainteresowanie nowymi tablicami jest spore. Dzięki takim formom promocji może będziemy wreszcie postrzegani jako Pogodne Suwałki, a nie polski biegun zimna. Spółdzielnia mleczarska Sudowia wychodzi naprzeciw nowoczesnym technologiom. Uruchomiła nową linię serowarską, która zwiększy wydajność firmy o 50%. Sudowia będzie produkowała na nowej linii sery typu holenderskiego i parmezan. Wyróżnikiem jest to, że na jednej instalacji można produkować dwa różne typy sera. Firma będzie mogła lepiej konkurować z innymi właśnie podmiotami tego typu, a tych podmiotów jest dużo, bo mleczarstwo, ten przemysł, ta branża na terenie naszego regionu bardzo mocna jest. Są potentaci, tak jak Mlekowita i Mlekpol, i tutaj mam nadzieję, że Sudowia umacnia swoją pozycję na tym rynku i tak jak powiedziałem, każda inwestycja cieszy. Nowa instalacja jest jedną z najnowocześniejszych na świecie, podkreśla pani prezes. W Polsce takich linii jest tylko 5. My, że pracujemy nad tym, żeby ciągle iść do przodu. Jest takie stare porzekadło, jeśli się stoi w miejscu, to się w zasadzie do tyłu się cofa. Cały czas pracujemy nad tym, żeby znaleźć dla siebie miejsce w szeregu, a tylko można przez innowacyjność, przez swoją pracę nad marką we własnej spółdzielni. Bo jeśli się nasze sery nie będą wyróżniały
one są wyróżniające się, mimo że to są typu holenderskiego i każdy zakład produkujący sery produkuje sery typu holenderskiego, nasze posiadają pewne walory, które je wyróżniają. Sudowia jest największym producentem przetworów mlecznych w regionie. Zatrudnia ponad 200 osób, a mleko skupuje od 800 rolników.